Do wojewody podlaskiego wpłynęło 400 wniosków o środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Nabór zakończono pod koniec pierwszej połowy kwietnia i choć wojewoda ma aż 4 miesiące na przedstawienie ministrowi listy rekomendowanych do dofinansowania zadań, to jak nas poinformowała Anna Dzierżko, rzecznik prasowy wojewody podlaskiego, lista rankingowa zostanie przekazana do ministerstwa na przełomie maja i czerwca. Bohdan Paszkowski ma twardy orzech do zgryzienia, ponieważ wartość robót opisanych we wnioskach przekracza 800 milionów złotych, a do dyspozycji Podlaskie ma 414 milionów. 94 wnioski o dofinansowanie złożyły powiaty wchodzące w skład naszego województwa. Wartość robót, które chcą zrealizować, to nieco ponad 520 milionów. Z gmin wpłynęło ponad 300 projektów, ale na znacznie mniejszą wartość. Samorządowcy z miast i gmin zawnioskowali łącznie o dofinansowanie w wysokości przekraczającej 281 milionów złotych. Świadczy to o ogromnych potrzebach w zakresie budowy i naprawy infrastruktury drogowej, a przecież wiele samorządów nie zdecydowało się na złożenie wniosków z powodu braku środków na zabezpieczenia wkładów własnych.